Polska nie zapomina o potrzebujących, nie tylko w naszym kraju, ale na całym świecie. Wysyłamy dziś kolejny transport pomocy humanitarnej do Iraku w związku z ogromnymi potrzebami związanymi z pandemią koronawirusa oraz wojną z Państwem Islamskim. Chcemy wspomóc służby medyczne w udzielaniu niezbędnej pomocy mieszkańcom irackiego Kurdystanu. Dzisiejszym transportem przekazujemy m.in. koce, fartuchy operacyjne, ręczniki czy prześcieradła. Irak i iracki Kurdystan to miejsca szczególnie związane z polską historią. To także miejsca udzielania pomocy humanitarnej przez polskie organizacje pozarządowe. Dzięki misji i pracy żołnierzy Rzeczypospolitej czy polskich organizacji społecznych możemy wspomóc tych, którzy tej pomocy potrzebują. Ale pomagamy nie tylko w Iraku. Polska pomoc jest obecna na całym świecie. W ubiegłym roku wsparcie z Polski trafiało do państw Partnerstwa Wschodniego, na Białoruś, na Ukrainę, do Gruzji czy Mołdawii, do Kazachstanu, Uzbekistanu, do krajów Kaukazu Południowego i na Bałkany Zachodnie. Wysyłaliśmy też pomoc dla Sudanu, dotkniętego straszliwą powodzią. Z kolei do Kirgistanu, Tadżykistanu, ale także do Stanów Zjednoczonych, Włoch czy Hiszpanii wysyłaliśmy zespoły polskich ratowników medycznych, lekarzy i pielęgniarzy. Wspomagaliśmy Liban, zarówno w związku z epidemią, jak i skutkami wybuchu w Bejrucie. Nie sposób nie wspomnieć o naszych służbach medycznych i żołnierzach Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy nie tak dawno pomagali w przeprowadzaniu testów dla kierowców z całej Europy, oczekujących na przejazd z Wielkiej Brytanii do Francji. A z kolei ostatnio grupa przedstawicieli naszych służb medycznych udzielała podobnej pomocy na rzecz obywateli Słowacji. Wszystkie te działania spotykają się z wielkim uznaniem i bardzo pozytywnym odbiorem na całym świecie i wzmacniają międzynarodową pozycję Polski. Ta pomoc nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie Agencji Rezerw Materiałowych, gdyby nie zaangażowanie Ministerstwa Obrony Narodowej i polskiego kontyngentu wojskowego w Republice Iraku. W imieniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych bardzo dziękuję wszystkim, którzy byli zaangażowani w przygotowanie dzisiejszego transportu. W Polsce również mamy ogromne potrzeby związane z pandemią, ale dzięki sprawnej pracy setek, a nawet tysięcy ludzi możemy pomagać najbardziej potrzebującym także poza naszymi granicami. Na tym właśnie polega solidarność, nasza narodowa cecha.